A komu by pani tak naprawdę, skorzystajmy z tego, że sobie gadamy tak. szczerze, komu by pani naprawdę zabroniła występować publicznie? Że ewidentnie, jak pani widzi, to wszystko panią boli. I ma pani ochotę sięgnąć po piątą paczkę papierosów. Ponieważ ci ludzie występują jednak dla ludzi, to się podoba, bo jest tak zwana oglądalność. No. I gdyby jej nie było, nie było później reklam, to by nie występowali. Czyli występować wszyscy muszą. Natomiast kogo bym na pewno nie uznała za wielkich aktorów, no proszę. To już mówi. No to nazwiskami mam lecie, to mnie pan podpuszcza oczywiście. Ale... obsadę najgorszego filmu w Polsce. No to ja bym dała tak, Kasia Cichopę, która ostatnio powiedziała dość. Ja ostatnio czytałam, że Polacy mówią stop biegunce. Jest taka reklama. Nie, to nie a propos tego. Natomiast Kasia Cichopę ostatnio powiedziała, że ona mówi stop krytyce na swój temat. Że ona nie jest może alfą omegą, ale nie da sobie wmówić, że ona nie jest zdolna i nie jest dobrą aktorką. Więc Kasia, bracia Mroczek też byli u pana. Boże, sami pana goście, to jest okropne. No niestety. Bracia Mroczek, kto... Wie pan, może łatwiej by było, kto by nie wystąpił w takim czymś. To nie, nie, to wszyscy wiemy, no. Nie, no.